Witam, tutaj Walkis, to jest Transport Fever, gra, która mogła być wyczekiwana przez parę osób, którym spodobała się wcześniejsza gra, czyli poprzednik tej serii, Train Fever, na moim kanale. No i co? W tej grze oprócz tego, że pociągi, autobusy i ciężarówki, czyli to co było wcześniej, mamy też do dyspozycji samoloty i statki, co jest coś nowego. Oprócz tego gra wygląda ładniej, wszystko działa lepiej, jest więcej wszystkiego. Przynajmniej tak zapowiadali, zaraz zobaczymy. Samouczek, kampania, dowolna rozgrywka. Kampanię ja wam zostawię dla was. Jak sobie kupicie grę czy coś takiego, to sobie sami tam kampanię możecie przechodzić, a ja sobie dowolną rozgrywkę machnę tutaj. Scenariusz europejski, można też Stany Zjednoczone, a można też jakiś customowy scenariusz. Ja tutaj raczej za Europą bym był na początek. Wielkość świata średnia, rodzaj terenu średni, rok rozpoczęcia 1850, poziom trudności średni. I format świata 1:2, czyli taki nie kwadratowy, tylko właśnie taki bardziej prostokąt, nie? No i rozpoczynamy. Ja jeszcze powiem, że to w tej chwili nagrywam w dniu, znaczy to widzicie w dniu, w którym wychodzi, tak jakby, znaczy kończy się embargo na filmy, ale takie filmy ogólnie YouTube'owe, gameplaye, a recenzje gry będą mogły być dopiero chyba 8 listopada, więc ja za bardzo nie wiem, co ja teraz mogę mówić. Czy mogę mówić, że mi się coś w tej grze podoba, czy nie? Czy to już będzie recenzja? No dobra, postaram się robić jak zawsze, czyli po prostu grać i gadać. W ogóle nagrywam tu już chyba czwarty raz. Pierwszy raz za długo mi się gra ładowała, drugi raz coś się zepsuło, trzeci raz skończyły mi się pieniądze, bo trzy razy dworzec wyburzałem, więc zaczynamy po raz trzeci, znaczy ja zaczynam po raz trzeci, wy tu widzicie po raz pierwszy. No. Trzeci czy czwarty powiedziałem. Już się gubię, dobra. Mamy mapę. Wygląda na pierwszy rzut oka, miałem nie mówić, co mi się podoba, co nie, ale trudno. Wygląda na pierwszy rzut oka lepiej, nie wygląda to wszystko jak na dywanie rozłożone, tak jak trochę w Train Fever to było. Jest jakieś zróżnicowanie tekstur, są jakieś drzewa bardziej wszędzie, jakieś lasy i takie rzeczy. Kurczę, i te pola tu mi się podobają. Ładnie to wygląda. Mogłoby ich tak być więcej wzdłuż dróg też, kurczę, to by było wtedy fajne. No ale to jest farma tu w środku, więc dookoła farmy są pola i tak właściwie we wszystkich takich grach to tak podobnie wygląda. Dobra. Standardowo ja bym sobie połączył dwa miasta, na przykład tutaj jest płasko, nie jest za daleko. Mamy tu Clifton i Middlesbrough. Więc tu chyba byłby dobry początek, tak mi się wydaje. Ta muzyczka jest taka... kurczę, skądś... Railroad Tycoon 2? Chyba? Ale bym se kurde pograł teraz to. Ja pierniczę. Ale dobra, mamy tutaj nowszą... Czemu... Ech, dobra. Clifton, stacja, dworzec, interfejs, lepiej wygląda w grze, trochę sensowniej, ładniej, podoba mi się bardziej ten pasek taki na dole. Nie jest zbyt skomplikowany, mamy tu raptem 7 knifli, jakiś jeszcze tam do burzenia, także dosyć standardowo, ale schludnie, ładnie. Bardziej mi się podoba to na dole niż tam po prawej co było. Ale to kwestia gustu tylko, tak, dobra. Mamy tutaj tory, standardowe tory na razie, potem się jakieś inne pojawią na betonowe podkłady i takie tam bajery. Tu są drogi wiejskie, miejskie, ulice, modyfikacja ulic, tutaj możemy sobie włączyć tory tramwajowe na drogach. To jest przetłumaczone jako tory, a to jako droga, ale podejrzewam, że to jest też kwestia tego, że ta gra jest jeszcze przed premierą, więc to się wszystko zmieni. Powinno być już dobrze przetłumaczone wszystko. Dobra. Tu mamy dworzec, jak widać, jak jest jeden tor, to jest taka mała kanciapa. Jak są dwa tory, jest już coś większego, trzy tory jeszcze większy, czwarty, cztery tory samo co z trzema, pięć torów zaś większy, sześć torów taki sam, siedem jeszcze trochę większy, dwie dobudówki i osiem torów to jest już taki, kurczę, byk, że tego. Ale co jest ciekawe, możemy też dworzec końcowy zrobić i to chyba jest to, co bym chciał zbudować tutaj, no bo to jest w końcu miasto na końcu świata, więc wypadałoby. W ogóle nagrywam to w 60 FPS-ach, ale widzę, że moja karta graficzna tak nie bardzo jest szczęśliwa z tego powodu. W tej chwili jest 16, to jest, ach, dobra, jakoś to będzie. Ale tu nie chcę takiej wielkiej stacji, tu bym chciał mieć 3 tory maksymalnie. Długość peronu 160 metrów powinna wystarczyć. Teraz tak, możemy sobie to obrócić. Znaczy, że klawisze my i ny. No, nie żebym się jąkał teraz czy coś takiego, czy zaciął. Czasami mi się zdarza, ale... Dobra, celujemy mniej więcej w tamtą stronę. Można to jakoś łagodnie trochę obrócić.
jakiś Shift M. O! Patrzcie, jak zgadłem. Shift M można łagodniej obracać. Bardzo fajnie. Dobra, celujemy mniej więcej tam, tak na prawą stronę tego miasta Middlesbrough, czy jak to tam się czyta. Stację gdzieś tu przytulimy tak przy domkach, tak żebyśmy potem no jeden, maksymalnie dwa domy mogli wyburzyć. To mogę już, o, patrzcie, to mogę już od razu, czemu cztery budynki, co ja tu jeszcze burzę, po drugiej stronie coś? Nie. Dobra, jak najmniej budynków, bo to potem bardzo duże koszty generuje i to mi się nie podoba za bardzo. 2, 3, a jakbym ja to jednak zrobił pod trochę innym kątem, takim kątem. Ja bym chciał to tak zrobić tu właśnie przy samej... Czemu? Nie rozumiem, czemu po drugiej stronie ulicy chce mi domy wyburzać. Tu jest... O! Nie. Dobra, tak żebym tylko jeden dom wyburzył, bo patrzcie na ceny. No, prawie 100 tysięcy za jeden dom tutaj sobie życzą. Dobra, uwaga. Jest, udało się. Jeden dom tylko wyburzony, dworzec pięknie zaraz przy tym, przy drodze. Lepiej być nie mogło, tak mi się wydaje. Bardzo ładnie, to mi się podoba. No i jest ewentualnie jeszcze później opcja, żeby to powiększyć, ulepszyć. Nos mi eksplodował chyba. Jest opcja, żeby to powiększyć, na przykład do 4 torów, tylko ja nie wiem czy... Dobra, można sobie podejrzeć. Spoko, bo już myślałem, że będę burzyć wszystko. Można sobie więcej torów dorobić, albo przedłużyć to jakoś. Jo, to mi się podoba. Dobra, super. Ja na razie zostanę przy tych 3 torach. Zdecydowanie przy 3 torach zostaniemy. Okej, to sobie zamykamy. No i... Moment, zanim pojadę z torami, to zrobimy drugą stację tutaj przy Middlesbrough. Chyba, że od razu gdzieś dalej pojadę. Za bardzo nie wiem dokąd. Do Bradleystoke? Czy jak bardzo mnie nie stać, żeby tutaj tory pociągnąć od razu? Dobra, na razie skończymy tutaj w tym Middlesbrough. Tu gdzieś przy tych... No tu są 3 drogi takie. Dobra. Gdzieś tutaj sobie rąbniemy stację. Tym razem zwykły dworzec, no, nie że końcowe, tylko że zwykły. Tylko teraz tak, czemu zbyt ostry kąt? Kawałek drogi musi być jednak, no dobra. Czy tak na końcu tej drogi, to czy to ma sens, żeby robić na końcu drogi dworzec? Czy tak jest w prawdziwości czasem? Nie wiem. Ale kij z tym, w naszej prawdziwości tak będzie, tak zrobimy. Najwyżej tutaj bym zrobił później, a nawet teraz mogę zrobić ulicę taką poprzeczną, może nie taką chudą, no już proszę już tutaj aż tak nie bołdzić. Dobra, tak. Chyba 13 tysięcy to mnie tam nie zbawi za bardzo. Tylko tak, żeby trochę bardziej proste to... trochę bardziej proste to wyszło, o. Dobra, taka droga. Proszę bardzo, to jest droga, ulica, jak one się nazywają? Dworcowa, kolejowa? Pewnie dworcowa by to była ulica, dobra. I możemy to połączyć torami, myślę. Szkoda w sumie, że tu zrobiłem trzytorową stację. To by mogły być równie dobrze 2 tory tylko. Czy ja muszę coś za to płacić? Ja muszę za to zapłacić 125 tysięcy? Tylko trochę drożej by mi... Dobra, nie, to zostawię tak. Najwyżej nie podłączę tego trzeciego toru po prostu na razie. Jest bez sensu. Kiedyś mi się może przydać, a teraz płacić 120 tysięcy za usunięcie jednego toru? Jest brzyzada jakaś. No i wiem, że jeszcze jedna rzecz, którą zmienili w stosunku do Train Fever, jest to, że można normalnie robić przejazdy teraz. Nie, to nie jest takie oczywiste, ale w Train Fever to tak nie działało zbyt fajnie. Trzeba było usuwać drogi i tory, kombinować jak koń pod górkę, żeby usunąć przejazd, czy tam zrobić nowy przejazd czasami. I to było bardzo upierdliwe. A teraz jest, jak widać, lepiej. Jeszcze to zaraz zaprezentuję trochę bardziej. Dobra, gdzieś dotąd na razie ten tor możemy zrobić. Chociaż może troszeczkę w lewo już tak bardziej. I to chyba już mogę spróbować podpiąć bezpośrednio tutaj pod stację. Lagi trochę, jakieś FPS szalejo. Dobra, tutaj może być. Jak to tu wygląda? Trochę taki dołek będzie, ale taki jeszcze w miarę sensowny. Tunelu mi tu, mam nadzieję, nigdzie nie chcę zrobić, co? Gra. Dobra, trochę niepotrzebnie tak się wryło w ziemię głęboko, ale trudno się mówi. Dobra. Okej, okay, no to tor jest. Czy robisz tu od razu drugi tor? Czy na razie jest to olać? Drugi tor też będzie kosztował 400 tysięcy, nie? Albo cały 800 tysięcy, czy mi się...
270, no to jakoś taniej to wychodzi. O, jakie lagsy te, halo. Konflikt podczas wyrównywania teren, coś tam jest nie tak, trzeba to zrobić jednak w dwóch częściach chyba. Halo, lag, jak, dobra. FPS-y tak mocno tutaj spadają teraz, a teraz znowu, o, odzyskany. 279 tysięcy. No dobra. Będzie więcej pociągów mogło jeździć. No nie, to wychodzi taniej chyba niż budowa toru gdzieś osobno, bo nie trzeba tyle kopać, albo co, nie wiem, ale wychodzi taniej niż jakby go odciągnął gdzieś na bok. Trochę taniej. Prawie nic. No dobra, nieważne. Podłączamy to tu. No i oczywiście, to właśnie jakby to zrobić. Załóżmy, że ja bym chciał tutaj jeszcze kiedyś takie coś tutaj dodać. 4000, dobra, to możemy takie coś jeszcze tu zrobić. Zaszaleć. Dobra, i tutaj zrobimy sobie taki rozjazd na trochę większe prędkości, dajmy gdzieś do 50, niech jeżdżą. I tak. No, możemy się przyjrzeć. Są, kurczę, te wszystkie nawet elementy, nie wiem czy tak w TrainFever. Aha, nie, dobra, nie ma, iglic brakuje. Dobra, ale jest krzyżownica, jakaś taka namiastka krzyżownicy, są te wszystkie opornice, tam odbojnice, jak to się tam nazywa. Fajnie to wygląda dosyć, no tylko że szkoda, że iglic nie ma. No ale... Ale no, jest dobrze, nie ma źle. I jeszcze tutaj z tej strony takie coś musimy zrobić. Ile tam było? Chyba najciaśniejszy jaki może być. Tutaj nie będzie aż takich, mam nadzieję, często... No nie, tak. Mam nadzieję, że tam nie będą jakoś często pociągi skręcały na tamten tor. I to tam do 50, żeby mogli sobie pojechać na tych rozjazdach tutaj. I... Construction not possible. Stąd gdzieś. O, dobra. Pyk. Ale się podkłady poukładały tak jak powinny, kurczę. Fajnie, dobra. Tu jeszcze chyba jakieś semafory trzeba było. A w ogóle jeszcze zajezdnia jakaś, nie? Trzeba jeszcze zajezdnię robić? Ups. Tak, trzeba, dobra. O, jakie to jest duże. Tamte były mniejsze trochę. Dobra. Ziup. Gdzie by to dać? Gdzieś tu, tylko trochę chyba dalej od torów, bo to będzie na górce sobie trochę stało, a ja bym chciał później zjechać w dół, chociaż... bajerancko. Jak zbliżam się do torów, to się automatycznie niżej stawia. Patrzcie, patrzcie jaki bajer, dobra. Tak, ja bym to chciał mieć tak trochę niżej, tylko że byłoby fajnie jeszcze jakby to było równolegle do torów, czyli shift. What? Co tu się stało? Shift i M. Konflikt podczas wyrównywania terenu. Dobra, teraz jest lepiej. Czy coś takiego mogłoby być? Pyk. Bardzo ładnie, stoi blisko, jest prawie równolegle. Teraz jeszcze tylko... Czy ja to nie postawiłem czasem zbyt blisko? Teraz jeszcze... Czy ja to mogę zrobić rozjazd angielski? Nie, to chyba już by była lekka pszta. Chociaż mogę... Mogę zrobić skrzyżowanie. Można tory krzyżować. To jest bajer dopiero. Tylko, że coś mi się wydaje, że niestety, ale chyba to zrobiłem... trochę tak. Zdecydowanie zrobiłem to za blisko. Dobra. Niestety. O, mogę na to ulepszyć. Halo, do czego? Brak parametrów. Ale podejrzewam, że w takim razie będzie jakaś opcja, żeby to jakoś powiększyć, czy coś takiego. No niestety musiałem to usunąć. I zbudujemy gdzieś raz jeszcze coś. Ile to w ogóle kosztowało? Czy ja teraz nie zrobiłem jakiejś głupoty? Nie, 19 tysięcy, spoko, taniocha. Znaczy 19 bez wyrównywania terenu, z wyrównywaniem terenu jest już trochę droższe, 36 tysięcy, ale dobra, stać nas. Spokojnie. Dobra, i teraz tak. Teraz się uda, zdecydowanie. Możemy zrobić dużo łagodniejsze to, ale nie potrzeba aż tak łagodnie tego robić, tylko tutaj damy tak, no, limit prędkości do 50 powiedzmy. Tak, żebym tu ewentualnie miał jeszcze kiedyś w przyszłości miejsce na jakieś więcej rozjazdów, jakbym te stacje miał na więcej torów czy coś, to tak przyszłościowo bardzo, dobra. Sygnalizacja. Semaforki. Waypoint, nie, na razie zwykłe takie, czyli wjazdowy semafor zrobimy sobie tu. Jeden też na wyjeździe z lokomotywowni będzie tutaj. I wyjazdowy z peronów. Na końcu peron zaraz, raz, dwa i trzy. I teraz jeszcze jedziemy na drugą stację. Wjazdowy jeden wystarczy, pyk tutaj.
i wyjazdowy ze stacji raz i dwa i trzy. Dobra, i teraz jeszcze coś w trakcie, żeby nam się mogły pociągi mijać. Jakaś blokada liniowa, czy jak to tam się nazywa. Tutaj se takie dwa se postawimy i tutaj se takie dwa postawimy i powinno być ok. Dobra, escape, wychodzimy. Co tu jeszcze można w statkach w ogóle zrobić, bo ja jestem ciekawy. Ojejku, idziemy gdzieś nad wodę. Ja tu niestety nie będę miał za bardzo możliwości używania wody, bo nie mam tu wody na mapie, także... Kurde, statki chyba będą na innej mapie jednak, niestety. Dok poza obszarem wód żeglowych, no właśnie. A nie, coś tu mogę, no mogę niby zbudować, ale raczej nie ma takiej potrzeby w tym momencie, nie? Chociaż z Bradley Stoke do... Dobra, coś tam wykminimy z jakimś jednym stateczkiem, chociażby zobaczyć. Okej. No dobra, to kupujemy pociągi w takim razie. O ile mnie stać, bo mam 190 tysięcy. Kup pociągi. Co my tu mamy? No szału nie ma na razie, jest jedna lokomotywa, no oczywiście 1850, czegoś się będzie spodziewał. Dobra, D1 przez 3, kupujemy i wagon, albo co innego. Raz, brak odpowiedniej ilości pieniędzy, no spoko. Pożyczka, dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pieniędzy nie ma. Ile te wagony kosztują? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wagonów. One po 100 tysięcy są? Ja pierniczę. To jest drożyzna dopiero. No dobra, stwórz linię, bo właśnie linii jeszcze nie mam. To jest też dość istotna rzecz. Dodajmy ten dworzec i tamten dworzec. Jej, osiągnięcie, pierwsza linia. Dobra, linia się oczywiście tradycyjnie podświetliła, tak jak to było w Train Fever. I pociąg został automatycznie do tej linii przypisany i wyjechał właśnie z lokomotywowy. Ja sobie to wszystko ponamykam i przyjrzymy się pociągowi naszemu pięknemu. Ciach, proszę, jedzie. Maszynista też, kurczę, pierwszy maszynista, w ogóle taki przełomowy moment, nie? Pierwszy pociąg, pierwsze tory, pierwsze dworce, wszystko pierwszy. Maszynista tylko se rękami macha. No. Także pierwszy ciopąg już jest. On sobie będzie jeździć. Nie stać mnie na drugi za bardzo. Można go tu jakoś sklonować, czy... Tak jak to w OpenTTD było. Kup pociągi. I jakoś właśnie tego sklonować. Nie bardzo, no dobra. Kupiłbym drugi Ojejku, dwie lokomotywy kupiłem, nie? Sprzedałem. Za tyle samo, za ile kupiłem. Dobrze, tyle dobrze. Spoko. Jaki dźwięk hamowania nawet. O kurczę, pierwszy parowóz na miejscu. Wszystko pierwsze dzisiaj, mówiłem. Brak odpowiedniej ilości pieniędzy, oczywiście, że tak. Więcej pożyczki. 4, 5. W ogóle fajnie, że się w metrach długość pociągu pokazuje. I wtedy można sobie dopasować po prostu do długości peronu, bo w Train Fever chyba tego nie było. Albo było, ale nie zauważyłem tego nigdy, nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem wagonów tam miałem? Chyba tak. Dobra, i to jest do linii 1. Powinien sobie wyjechać do lokomotywowni. Dobra, wyjeżdża. Tu się oczywiście zatrzyma jeszcze na semaforku, bo nie ma wolnej drogi, ale jak ten przejedzie, to powinien wyjechać na stację. Czy ktoś tu już jedzie? Jeszcze nie, bo jeszcze nie wiedzą, że mamy w ogóle tutaj pociągi, są takie tam. Nie, żeby nikt nie widział, że to jakaś budowa była przez parę lat pewnie dobrych, no ale trudno. Fajnie to wygląda, ten dworzec tak przy ulicy, podobuje mi się. Łaj, znowu jakiś artefakcik mignął. Dobra, jest tu już ktoś na tym dworcu, czy jeszcze nie bardzo? Brak oczekujących, no to nie bardzo. Na tym tutaj pewnie też jeszcze nie, chyba że musi tu pociąg pierwszy przyjechać, tak jak to było też właśnie w OpenTTD, będzie dużo porównań pewnie. No, nie ma, na razie. A zasięg się chyba jakoś jakby podświetlił, nie? Że te domy tutaj są w zasięgu? No, chyba tak. Dobra, to tu by wypadało zrobić może jakieś autobusy jeszcze, co? Spróbujemy. Tu znowu będę musiał coś wyburzyć na 100% zaraz. No, niestety, no ale jak inaczej taką fajną drogę podłączyć, no? Dobra, i autobusy sobie tu będą po prostu w kółko jeździły.
Znaczy autobusy, bryczki chyba jeszcze w tym roku, nie? Dobra. Towar nie. Zajezdnię trzeba ta jedną zrobić. Zwykłą taką drogową, małą zajezdnię. Pod takim kątem powiedzmy. Tak jakoś ładniej, łagodniej. O! Tak tutaj gdzieś na uboczu elegancko. Pyk, tutaj, proszę bardzo. Trochę jakby za nowoczesne jest, jak na te lata, nie? 1850. Ale to jest, wiecie, może to jeszcze dodadzą jakieś tekstury, bo tu jest coś takie jak właśnie ulepszenie, nie? To może tu jest tylko do co? Do tramwajowej można to ulepszyć chyba. Ale może, mówię, to jeszcze wszystko jest kwestią czasu, co z tej gry właściwie będzie. Jeszcze sobie tu drogę podłączę, bo to tak wygląda, jakby tu miała być podłączona, a nie jest. No i okej. Stacje, przystanki teraz. Tu chyba by było dobrze zrobić taki mały dworzec, nie jest taki mały wcale. Autobusowy. On by się tu zmieścił nawet. Ale wolałbym go mieć tu właśnie, kurczę. Tylko, że tu się już, kurczę, nie zmieści. Chyba, żebym zrobił. Nie, nie zmieści się, tak? Też nie. Tu jakoś go tak jakby upchnąć. Też nie. Dobra, no to będzie po drugiej stronie drogi. No trudno, niestety. A, ktoś się tam buduje już. Czy to jest w ogóle sens? Dobra, nie, kij z tym. Po co ja tu w ogóle robię takie szalone rzeczy? Tutaj wystarczy zwykły przystanek. Tu sobie go postawimy. Pierwszy przystanek autobusowy. Proszę bardzo. Drugi będzie... tu. Trzeci będzie tu. Czwarty będzie tu. Piąty będzie... tu. I szósty tam pod dworcem. Okej. Okay. Teraz robimy linię. Jak to tu się robi? Nowa linia. I tak. Queensway. West Street. Alexander Road. Church Street, Main Street, no, także tak. Okej, okay, zamknij, kupujemy teraz jakieś pojazdy drogowe, czyli właśnie, no, dyliżanse. No trudno, kiedyś ulepszymy, kiedyś będą szybsze, pojemniejsze i tak dalej, bezpieczniejsze pewnie też. Dobra, kup, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzynaście, sześć, będzie dobrze. I do linii numer 2. Pyk, i wyjechały, proszę bardzo. Lekkie zbliżenie sobie zaraz zrobimy, jak to wygląda. Dźwięk znajomy. O, patrzcie, na miniaturkę. Ja cię kręcę. Chociaż trochę to pusto teraz, ale to fajnie, bo tak tutaj kunie, a tam ciopong akurat jedzie, to by była miniaturka dobra, gdyby nie to, że trochę to wszystko daleko w sumie jedno od drugiego, ale jakoś sobie tutaj zaraz jeszcze zrobimy inną. Taką lepszą też. O, taką na przykład. Oczekujący pierwszy pasażer. Wszystko dzisiaj, achievementy, że wszystko jest pierwsze. No coś takiego, nawet pierwszy odcinek, patrzcie. Już nawet pierwszy polski gameplay z tej gry. Jest w sumie niewykluczone. Dobra, ciopon pojechał, ja sobie tak próbuję jakoś kadru ładnie złapać, żeby później miniaturkę z tego fajną zrobić. O, albo tak na tle miasta bardziej, o. Oje, lag akurat się ten... Dobra, teraz mi pokazuję, gdzie tu miniaturkę chcę zrobić. O, tory, wszystko, teraz będzie ładna, załóżmy. Kursor miałem na niebie, no trudno. Jak tam, tu na razie brak oczekujących, ale pewnie gdzieś tam w trakcie, na jakimś przystanku może gdzieś ktoś coś stoi. No i co, jeszcze taką linię można by było zrobić tutaj, w Clifton. Tu jest akurat fajnie, bo tu można sobie jeszcze dłuższą tę linię zrobić, łącząc tutaj te dwie drogi, nie mam pieniędzy. Pożyczka! 4,5 miliony już mamy pożyczki. Trudno, ale zarobimy te pieniądze. Ja wam to mogę obiecać. Dobra, tak. I tak. No, i tutaj też trzeba gdzieś zrobić zajezdnię. Tu sobie zrobimy taki mały kącik techniczny, zaplecze techniczne. Gdzieś w tym miejscu. Tak, zajezdnia. Tutaj. Tak akurat jakoś przy dworcu. Chociaż nie, dobra, zrobimy to gdzieś tutaj, bo jakbym później dworzec chciał rozbudować, to zajezdnię też bym mógł w sumie przenieść. Ale później bym musiał domy wyburzać. Dobra, zrobimy tak bardziej na uboczu. Okej, tu w ogóle coś jakby ktoś się rozbestwił z tym budowaniem domu. Ten płot tak trochę wisi. Ale...
ale co tam, pociągom nie przeszkadza, mam nadzieję, żadnych ofiar tam nie będzie, jakąś sztacheta przez okno się wbije i jakieś tam uszkodzenia i, tak, i te sprawy odszkodowania, nie, takich rzeczy nie będzie. Dwie osoby czekają na tym, dobra, sprawimy, żeby tutaj więcej osób chciało tym jeździć, dodając przystanki na początek. Dajcie mi tutaj to, okej. Chociaż tu już bym mógł zrobić dworzec, z tym, że to będzie się liczyło niestety z burzeniem znowu budynku. Dwa budynki bym musiał zburzyć za 200 tysięcy, ale myślę, że to jest tutaj usprawiedliwione burzenie. Mogę tak fajnie blisko zbudować. 200 tysięcy! Ała! Dobra, dalej jest przy dworcu dworzec autobusowy. To trochę pusto tu teraz to wygląda, no ale... No, domki by były ładniejsze, ale trudno się mówi. Już za późno. Już po wszystkim. Dobra, przystanek zrobimy pierwszy tutaj. Drugi później tu. Trzeci, czwarty i piąty. Powinno być okej, nawet jak się tam ludzie pobudują gdzieś indziej. Okej. Teraz tak, linia po pierwsze. Jedziemy tak, moment, tu na bok, nowa linia. Jedziemy stąd, tu. Pierwszy pasażer na miejscu, ile tych osiągnięć jest, że pierwsze coś tam, bez przesady. Dobra, 6 przystaneczków, elegancko, bez szaleństw żadnych. Linia numer 3, proszę bardzo, zamknij. Teraz trzeba kupić jeszcze 6 jakichś bryczek. Nie ulepszenie, kup pojazdy drogowe. Fliżans, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wszystkie na linię numer 3. Proszę, pojechali. Dobra, zamknij. Proszę bardzo, wyjechał. Także tak, mamy w sumie 12 bryczek, 6 tu, 6 tam i dwa pociągi międzymiastowe, które jeżdżą z zawrotną prędkością 40 km na godzinę, co jest prawdopodobnie większa prędkość średnia na przykład na trasie niż gdzieniegdzie w Polsce w roku 2016 na niektórych liniach takich właśnie bardziej regionalnych, no ale no ja dam szczegóły. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, na pewno będzie tego więcej. Jeszcze nie wiem do końca co zrobimy w następnym, ale to się okaże. Także dziękuję bardzo za oglądanie i na razie.